Witam wszystkich w kolejnym piątkowym podsumowaniu. Już prawie że świątecznym, każdy się przygotowuje do świąt i też myśli nad prezentami. Ale końcówka roku i co z premierami? Najbliżej co możemy czekać to Star Wars The Old Republic, studia BioWare, MMO. W końcuż to Activision posłuchało fanów serii Tony Hawk i wrócimy do pierwszej i drugiej części, dosłownie, ponieważ dostaniemy to samo, jednakże w HD, ale wszystko będzie tak samo, grafika będzie podniesiona do wyższej rozdzielczości, ale soundtracku oryginalnego niestety nie będzie, a tam soundtrack naprawdę dobry był. I dostaniemy pierwszą i drugą część. Niestety trzeciej nie dostaniemy, a szkoda. Zapewne wielu z was pamięta taką polską gierkę jak Wiedźmin 2. Zdjęli oni dość szybko DRM, ku uciesze fanów i przede wszystkim posiadaczy tejże gry. Ale teraz oni idą na wojnę z piratami, jak zapowiadali podczas premiery. Mianowicie dzięki jednej stronie torrentowej doszli do wielkiego grona niemieckich graczy, którzy pobrali nielegalnie tą grę i teraz wysyłają do nich listy z tym, aby zapłacili dużą cenę, gdzieś chyba około 1000 zł za to, że pobrali, a nie kupili jej. No cóż, takie czasy, ale oni są w tym odosobnieni. Niektórzy podobno zapłacili, a jak to będzie dalej, czy rozprawy sądowej tak i tym podobne będą, nie wiadomo. Ale jest taka stronka, która sprawdza dane, kto co pobrał z torrentów. Mają taką dość dużą bazę, chyba 10 tysięcy torrentów. I zapisują IP, które pobierały daną rzecz, film, grę czy cokolwiek innego. I na tejże stronce można zobaczyć czyjeś IP i sprawdzić, czy pobrał i co. Ale tam oczywiście nie są wszystkie torrenty, nie wiadomo, czy daną osobę akurat to trafi. Ale lepiej nie pobierać w ogóle. A jak widać, torrenty nie są też anonimowe, co niektórzy mogliby się domyślać. I właśnie ta strona to przede wszystkim ma na celu, żeby pokazać to, że torrenty nie są anonimowe. Muszę jednak nadmienić, że według polskiego prawa nielegalne jest pobieranie gier i programów z nielegalnego źródła. Z filmami i muzyką już tak nie jest, można posiadać je do własnego użytku. Ale podczas gdy instalujemy jakąś grę, musimy oczywiście licencję zaakceptować, a tam jest odpowiednia notka zapisana, że jeśli nie posiada się oryginalnej wersji, nie można z tego programu korzystać. Grand Theft Auto 3 trafiło w końcu na urządzenia mobilne. Telefony z Androidem, według roster tam niektóre są podane. Na naszej stronie możecie znaleźć które. No i oczywiście też tablety z systemem Android oraz firmy Apple urządzenia, czyli iPad i telefonik z tejże stajni. Cena, jaka jest tego, to niecałe 18 zł w Android Markecie. I dziwne było to, że oficjalnie Rockstar nie wypisał takich telefonów jak Samsung Galaxy S2. Pewnie wielu z was kojarzy ten telefonik. Do października tegoż roku kupiło go aż 10 milionów osób na całym świecie. Taki telefon również jak HTC Sensation,
czy na przykład ze stajni LG, LG Swift 3D, czy jak to woli Optimus 3D, i nie było wypisanych tych telefonów. Ale czytając komentarze po premierze, która była 15 grudnia, ludzie piszą, że normalnie na HTC Sensation czy na wcześniej wymienionym Samsungu gra bez problemów działa, także wszystko jest ok. Każdy sobie może pograć. No, z starszymi telefonami to oczywiście bywa różnie. Do tej gry raczej trzeba takiego, co ma dwa rdzenie, więc lepiej nie kupywać w ciemno. Przede wszystkim patrzeć na tą listę, co wymienił Rockstar, no i czytać komentarze. Również na takim telefonie jak Sony Ericsson Xperia Arc S działa, więc no, jest całkiem nieźle. Kontynuując dalej wątek Rockstar Games, w końcu Rockstar zapowiedziało, że gry z tej stajni będą po polsku. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że dystrybutor tych gier, czyli Cenega, nie tłumaczy tych gier, a raczej tłumaczy długo po premierze. Tak jak na przykład Grand Theft Auto San Andreas, które swoją premierę już miało dawno temu, czyli jakieś 5 lat, a teraz jakieś może pół roku temu w Polsce w oficjalnym pudełku legalnym pojawiło się spolszczenie, więc nie wyglądało to najlepiej. Tak samo GTA 4, fani dopiero zrobili spolszczenie i do dodatków również jest tworzone, do jednego już zrobione, do drugiego się tworzy, więc nie jest najlepiej. A przede wszystkim chyba wszyscy narzekają na to, że LA Noire nie ma napisu, choć tam ważniejszy jest ruch twarzy, ale niektórzy daliby sobie rękę uciąć za te napisy właśnie. Ale ludzi przyjmują dokładnie w Wielkiej Brytanii i miejmy nadzieję, że już Max Payne 3 będzie w polskiej wersji językowej. Po więcej informacji zapraszam oczywiście na nasz portal, gdzie przeczytacie m.in. o końcu rozprawy z Sony w sprawie alternatywnych systemów operacyjnych na PlayStation 3. Zapraszam również do oglądania na naszym kanale zrobionych przez Pilara dwóch filmików, jeden z Humble Bundle, ciężko się to wymawia, czyli gier indie games, popularnie nazywanych, oraz z usługi gry w chmurze, którą jest online. No i to tyle, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień, gdzie już będziemy w samym środeczku świąt.